Hej, 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 witam serdecznie. Z tej strony Przemko, zapraszam Was na kolejny odcineczek God of War. Pokonaliśmy Olbrzyma i mamy wracać do domu. Czekajcie, bo ja tu w ogóle znacznika żadnego nie widzę. Tu chyba nie ma. Czy jest jakaś mapa? No niby jest. Można zwiększyć, dalej się nie da. Mamy Krotosa, mamy tu dotrzeć. Dobra, to idziemy. Co tu jest? W ten sposób, dobra. Tutaj, o, tu mamy zdrówko, to podniesiemy. Może się przydać. Ogłuszanie wrogów. Tak, ciekawe. No, zamknij. Aha, wiedziałem, że tak się skończy. Dobra, podnieś mi to. I tutaj też jakaś nagroda po nich. Podnieś. Podnieś. Dobra, idziemy dalej. O, tam coś jest. Czekajcie, czekajcie. Nie możesz otworzyć drzwi, co? Zamilcz. No właśnie, nie mogę otworzyć drzwi, więc musimy przejść dalej, zobaczymy. Jednak musimy iść za nim. Dobra, do góry. Więcej tych dziadów. Po co ci to było? Jeszcze więcej, więcej będzie, bo... O! O, jemu nic... Patrzcie, jemu mi nic nie robi. To czym ja mam go załatwić? Zapomniałem. Bęcki gościowi. No. To już teraz wiem. Wydaje się inny. A ja ci mówiłem, żebyś zamilkł. Dobra. Raz, dwa, raz, dwa. Powiem wam, za dużo czasu nie mam, bo ta gra jest Tomka. Tomek mi jej udzielił. I mogę grać tylko jak on śpi. Aha. Wróć. Dobra, lecimy dalej. Jest tu coś ciekawego, nic takiego nie widzę. Czemu ognisty troll miałby spalić ogród mamy? I od kiedy draugry są tak blisko domu? I czym było to lodowe coś, które nas zaatakowało? Nie wiem. Bądź cicho. Jesteśmy blisko domu. No ale piękna grafika, kurde, no coś pięknego. A to co tu jest? Wchodź, chłopcze.
No może potem zrobimy. No pewnie chyba za późno. A może się udało. Zobaczymy później. O! Teraz będzie piękna pota na miniaturę. Muzyczka jest genialna w tej grze. Dobra, co dalej? Musimy chyba i z nim pogadać. Tu nie ma żadnych wskazówek trochę, nie? Straciłeś kontrolę. To coś chciało nas zabić. Sam wpadasz w gniew podczas walki. Gniew może być bronią. O ile go kontrolujesz, ty tego nie robisz. Gdy tracisz... Już dawno nie chorowałem. Jest mi lepiej. Lepiej? No to chodź. Mam cię uderzyć? Masz spróbować. Au! Co ty... Jeszcze raz. Czemu to robisz? Za wolno. Jeszcze raz. Przestań! Słabo! O, mały jest niezły nerwus. Jeszcze raz! Przestań! Jeszcze! To chyba właśnie o to chodzi, że on się nie potrafi powstrzymać od złości, od gniewu. Twój gniew. Zatracasz się w nim. Czeka nas trudna droga. A ty, Atreusie, nie jesteś gotowy. Co to Oho. Było? Cicho. Wychodź! Nie masz co się ukrywać. Wiem, kim jesteś. Co się dzieje? Znasz go? A co ważniejsze, wiem, czym jesteś. Chłopcze, pod podłogę. Szybko. Mówiłeś, żebym tam nie wchodził. Kto to? Nie wiem. O czym on mówi? Nie wiem. Wchodź. Wystarczy, że powiesz mi, co chcę wiedzieć. Nie musimy przelewać krwi. Jaki podziergany, skubany. A miałeś być większy. Ale to na pewno ty. Jesteś daleko od domu, prawda? Czego tu chcesz? Przecież na to pytanie znasz już odpowiedź. Nie wiem, czego szukasz, ale tego nie mam. Odejdź stąd. A podobno wasza rasa jest taka rozwinięta. Znacznie lepsza od nas, sprytniejsza. A ty tymczasem ukrywasz się tu w lesie, jak jakiś tchórz, co? Nie chcesz ze mną walczyć. Wydaje mi się, że chcę. Opuść mój dom. Musisz tylko mnie zabić, żeby do tego doszło, wiesz? Ostrzegałem cię. No wreszcie! Nie chciałeś słuchać. Skubany. No tak jak karypel. Jak ja się tobą rozczarowałem. No chodź! Bez sensu!
Nudzisz mnie! Nawet się nie starasz! O kurde! Kurde! No ty załatwi mnie. Patrzcie. Za wolno! Zapomniałeś, jak się używa tarczy? Kurna, nie zdążyłem. Dawaj mu dziadowi. Nie zdążyłem. Powiedz mi, co chcę wiedzieć i pobój. To proste. No, chyba miałem nie zdążyć. Lej, dziada, lej, lej. Precz z mojego Czy to się można zdenerwować, no? Trafiłem w czuły punkt, co? Kogo ukrywasz? No, Krotos, wstawaj, wstawaj. Trzeba się było trzymać z dala od Midgardu. Nie. Zaczynamy drugą rundę. Ej, to niesprawiedliwe. Za dużo gadasz. Nie chcesz mówić? Dobrze. Może ten, kogo ukrywasz w domu, będzie bardziej rozmowny. Czekajcie. Lewy shift. Aha, i klat. Lej go, póki jeszcze mamy tu jakieś tej... O, chyba mnie siupnął. A. Kurde, znowu! Kto diabeł to jest, no? Coś czuję, że to nie koniec.
Czekajcie, gdzie ja mam iść teraz? W którą stronę? Chyba tam. Najgorsze, że tu nie ma żadnego znaczku. Gdzie tu iść? W którą stronę? Trochę się zmęczył. Aha. Już sobie idziesz? Wiedziałem. To, że go nie boli, nie znaczy, że się nie da go zabić, nie? Dobra, a właź do góry. Widziałeś to na własne oczy! Nie możesz mnie zranić! Nic nie może! Ta walka jest bezsensowna! Twoje starania są bezsensowne! Nie musiało tak być. Gdzie on jest? Żałos! Nie wygrasz ze mną! Nie czuję nic! Za to ty czujesz wszystko, lecz mimo to się nie poddajesz! Nie jestem moim bratem! Gdybyś dał mi to, czego chciałem, wszystko potoczyłoby się inaczej, ale nie! Aha, walka... Nie pokonasz mnie! Nie zdążyłem. Kurde. No podskocz. No to co ja ci poradzę na to? Ma płakać z tego powodu? No przecież ciskam, no! Burdel, on ma walnięcie. Załatwi mnie! Dawaj go, siada. No nie zdążę, no. A tu nie ma żadnej. No patrzcie, załatwi mnie dziad. Dawaj, o, jeszcze parę razy. W końcu musi zdechnąć. No kurde! Zadać mi ból, ale się myliłem.
Co tu w ogóle chodzi? I dlaczego Odyn go wysłał? Ale powiem wam w ostatniej chwili, bo już było cienko ze mną. Kim on był? Znał mnie. Czy znał moją przeszłość? Jak mnie znaleźli po takim czasie? Hej, co mam robić? Nasz syn nie jest gotowy zanieść twoje prochy na szczyt góry. No, odzyskujemy siły. Chociaż nie całe. Ale powiem wam, ciężko było. Ja też nie. Nie wiem, jak to zrobić bez ciebie. Ale nie możemy tu zostać. Chłopcze. Było tak głośno. Myślałem... Jesteś cały. Nic mi nie jest. Chodźmy. Spakuj się. Idziemy stąd. To jestem gotowy? Nie jesteś. Ale teraz nie mamy wyboru. Pokaż, że się mylę. Tak jest. Góra. To będzie długa podróż. Tak, ale ważna. Rany, co to się stało? To się zaczyna podróż. Ale podróż to już w innych odcinkach. Nie wiadomo, czy w ogóle będę te odcinki kontynuował. Na pewno też będę grał sam. Także tam niektórych rzeczy nie będziecie widzieli z podróży, ale takie najciekawsze jak będą, to będę starał się nagrywać. Chyba, że będzie słaba oglądalność, no to wtedy nie będzie. Dobra, na dzisiaj to wszystko. Ja was gorąco pozdrawiam i do zobaczenia. Cześć! Powiedz Kratos, cześć. No, to tak to na pewno nie. Dobra, na razie, cześć.